serdecznie panie wójcie i poproszę panią Marię Lanto, praktycką Gąsi, panią wójt gminy Leszno. Bardzo dziękuję. Pragnę wszystkim bardzo razem podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że dzisiaj spędzę czas w gronie zacnych przedstawicieli samorządu i nie tylko. Ja się skupię, panie radnie, wokół pytań, żeby szanować czas też innych państwa. Pierwsze pytanie brzmiało, jakie konkretne korzyści lokalnym społecznościom przyniosło wprowadzenie ustawy o samorządzie gminnym. Więc myślę, że po pierwsze ustawa o samorządzie terytorialnym dała nowy impuls w zarządzaniu publicznym. Pozwoliła mieć bezpośredni wpływ społecznościom lokalnym na jakość ich życia. Nauczyła samodzielności, gospodarności, a także odpowiedzialności. Spowodowała również, że samorząd terytorialny w ciągu ostatnich 20 lat razem ze społecznościami lokalnymi doprowadził do tego, że Polska, zwłaszcza Polska lokalna, zmieniła się z kraju szarego, bezbarwnego, bez infrastruktury technicznej i społecznej w kraj, Polskę lokalną, normalnie funkcjonującą, gdzie dzieci i młodzież uczęszczają do nowoczesnych szkół, świetnie wyposażonych, z doskonałą bazą dydaktyczną, bazą sportową, jak tutaj słyszeliśmy. Gdzie jest już dobra infrastruktura techniczna i społeczna. Tak naprawdę uroda naszych gmin w większości nie odbiega pod tym względem od tych gmin z Europy Zachodniej. Normalnie przecież funkcjonuje handel, jest coraz więcej miejsc pracy, rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość. Ostatnio czytałam ranking największych inwestorów światowych, który był opracowany na początku 2010 roku, w którym to rankingu Polska zajmuje 6. miejsce, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną po Chinach, USA, Indiach, Brazylii i Niemcach, prawda? Czyli to jest niewątpliwie wielki sukces. I powiem także, choć w życiu społeczno-gospodarczym jest jeszcze wiele słabych stron, to głównie znajdują się one w obszarach, które leżą poza kompetencjami samorządów lokalnych. Na przykład brak autostrad, zła jakość dróg ponadlokalnych, poziom funkcjonowania służby zdrowia, czy PKP, instytucji, które zaopatrują w gaz, czy też energię elektryczną. I myślę, że to jest kolejny dowód na to, że samorząd lokalny zdecydowanie lepiej radzi sobie z zadaniami, jest po prostu bardziej skuteczny. I w takim telegraficznym, absolutnie skrócie porównam gminę Lesznowola, którą mam przyjemność kierować od 12 lat. W roku 1990 miała około 6 tysięcy mieszkańców i budżet wynosił 916 tysięcy. Była to gmina typowo rolnicza, 5 km wodociągów tylko było w gminie Lesznowola i kilku prywatnych przedsiębiorców, którzy parali się uprawianiem ogrodnictwa i kwiatów. Dzisiaj, po 20 latach, gmina ma charakter mieszkaniowo-usługowy, mieszka około 18 tysięcy mieszkańców stale zameldowanych i 5 tysięcy dodatkowo, którzy mieszkają, ale nie są zameldowani. Jest ponad 4 tysiące firm, które prowadzą swoją działalność na terenie naszej gminy. Gmina jest wodociągowana w 100%, w 85% skanalizowana. Jest gminą nowoczesną, w której chcą mieszkać ciągle nowi ludzie i gmina, w której nowi inwestorzy, nie tylko krajowi, ale także zagraniczni chcą budować siedziby swoich firm i prowadzić na terenie naszej gminy działalność gospodarczą. Budżet na ten rok to 120 milionów złotych, więc to pokazuje ten wielki skok cywilizacyjny, który wiąże się wprost z reformą administracyjną i z wdrożeniem ustawy samorządowej. Jeśli chodzi o trudności, bo oczywiście, tak jak mówiliśmy tutaj sobie w kuluarach wśród moich kolegów, przedstawicieli samorządów, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Jeśli chodzi o trudności, to oczywiście tutaj już moi szanowni przedmówcy zwracali na to uwagę. Jest spójne prawo. To jest bardzo wielka bariera, która przeszkadza w jeszcze wyższej skuteczności działania.
Ponadto przekazywanie zadań samorządom bez transferu środków finansowych na te zadania. Tak jak pan profesor Kulesza wspominał, że ogólna opinia jest taka, że samorządy sobie jakoś poradzą, bo wójt, burmistrz, prezydent, świetnie, że jest wybierany w wyborach bezpośrednich, stanie na głowie, żeby pewne kwestie tak zorganizować, tak poprowadzić, żeby społeczność lokalna była jak najbardziej usatysfakcjonowana, przepraszam. Jeśli chodzi o trudności w zarządzaniu w mojej gminie, bo taka była intencja tego pytania, to tak naprawdę ja mam dwa wielkie problemy, ponieważ jesteśmy gminą, która bezpośrednio graniczy z Warszawą, więc brak nowych, ponadlokalnych układów komunikacyjnych jest największą barierą rozwoju naszej gminy i w ogóle każdej chyba gminy, która jest położona przy dużej aglomeracji. I drugim takim bardzo, bardzo istotnym problemem jest wypłata odszkodowań za drogi, które są uchwalone w planach przestrzennego zagospodarowania. Zawsze było tak, że te samorządy, które spełniały wymogi ustawowe, czyli pamiętają wszyscy Państwo, że były terminy, które obligowały samorządy do uchwalania planu przestrzennego zagospodarowania, te terminy ciągle były następnie przesuwane, prawda? My jesteśmy tą gminą, która jako jedna z pierwszych w Polsce ma dla całego swojego obszaru już dawno uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania i to jest wielkie dobrodziejstwo dla inwestorów, tych indywidualnych i nieindywidualnych. Natomiast w wyniku podziału niestety przepisy prawa tak to regulują, że odszkodowania za drogi, które są w planie, wypłaca gmina. I to jest rzeczywiście dzisiaj wielki problem, zwłaszcza, ale myślę, że nie tylko w gminach, gdzie wartość gruntu waha się od 300 do 1000 zł za metr kwadratowy. To wcale nie oznacza, że jeżeli gmina Lesznowola ma budżet 120-milionowy, to ma rezerwy, które powinna i może swobodnie przeznaczać na te odszkodowania. I myślę, że jest dzisiaj dobry moment, aby przy okazji nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tę kwestię jednoznacznie przesądzić. Ja odbyłam wiele konsultacji i z właścicielami gruntów, i z inwestorami, i z naszym samorządem, że dobrym chyba pomysłem byłoby stworzenie jakiegoś funduszu w oparciu o rentę urbanistyczną, czy też opłatę adiacencką, czy też w oparciu o środki inwestora, żeby jednak stworzyć pulę środków finansowych, która nie obciążałaby budżetu gminy, bo to na dłuższą skalę naprawdę jest wielki problem. Bardzo dziękuję.